Witajcie, Maszki, z tej strony Trial, w pierwszym odcinku z nowej serii Hearts of Iron 4 na modyfikacji Red Flat. Jak możecie się zorientować, jeżeli dłużej mnie oglądacie, jeżeli zaczynam nową serię, to nie dlatego, że mi się poprzednia znudziła, bo często tak nie jest, tylko dlatego, że tak długo ją gram, że wyszła aktualizacja do modyfikacji i wszystko jest zrąbane. I tak właśnie było z Kaiserasiem. Nowa aktualizacja weszła i wszystko było zrąbane, nawet nic nie dało się naprawić. Bym musiał znowu przechodzić to, a to już dosyć daleko byliśmy, bo 10 odcinków. Więc może kiedyś znowu wrócę tam, ale na pewno nie wrócę do Francji. Kaiserreich Francji to było okropieństwo. Okej, więc nowa seria będzie z Red Flaga. Ogólnie chciałem zagrać sobie tutaj Mantetsu. Bo z tego co kojarzę, oni po pierwsze mają tęczę zarąbistą ikonę. A po drugie, oni mogą zrobić Republikę Chin. Taką. O, chyba to jest to. National Unity Government. Tak. I chciałem to pójść. Ale takie. Raczej tak nie będzie. Fajna taka seria, więc postanowiłem, że zagram po prostu polską. Polska też nie jest jakieś ciekawe, bo jeżeli byśmy mieli pójść, tam mamy jeszcze żywego marszałka, to tak, moglibyśmy to pójść, tylko że to jest totalnie odjechana droga i ona też nie jest jakaś ciekawa, bo to jest jedyne, co możemy ekspansję pójść. Bo reszta to jest tylko jakieś duchy narodowe. Tutaj, to jest fajne, bo tutaj możemy właśnie, że właśnie zintegrować się, tam porobić jakieś rzeczy i w ogóle, ale nie podoba mi się lider, o, bo liderem jest, muszę tylko Wrona znajdę, tutaj mamy dwóch, mamy Śmigłego Rydza i Rolę Rzymierskiego i obie te postacie nie cierpię, naprawdę. Wcześniej rozpoczynałem tą serię, tylko że postanowiłem, że jednak jej nie wyślę, bo aż tak bardzo mi się nie podobała. I znowu będę musiał tłumaczyć, dlaczego tych dwóch postaci nie robię. Więc zaczynamy od początku. Od Adama i Ewy. Czyli tutaj wszystkie te rzeczy. Okej, jakieś fabryki. Nie cierpię GUI Red Flada, dlatego że ono jest takie nie... Takie jest zmienione, że wszystko wiemy, co się dzieje, tylko że jest takie dla mnie trochę, po pierwsze, rozmyte w ogóle, co to za ikona, dlaczego jest taka duża. A po drugie, czasami po prostu nie przykuwa oczy, że tak powiem, że trochę słabo jest z tym. Ale ja mam takie odczucie, nie wiem, jak wy macie, że po prostu trochę takie kolory są słabe. A, dwóch ciekawych firmarszałów. Sobie nawet też opowiadam o nich. Tutaj to wszystko to jest jakieś historyczne science fiction, bo powiem wam o niektórych, bo niektórych znam i wiem, że oni niemożliwe, żeby byli teraz. Gotów do wymaszerowania! Nie, to po prostu to w ogóle też portret ten. Bo wiecie, Red Flat to jest, tam jest, że o, to jest modyfikacja, gdzie nikt nie wygrał. Ja mam lepszy opis. To jest modyfikacja, gdzie wszystko poszło źle. ale długi ma imię i nazwisko. Dobra, wybieramy jakiś takich, bo nie wiem, kto umrze, kto nie. I tak, no, jak sami domyśliliście się, możemy jedynie pójść jedną drogą. Czyli drogą socjaldemokracji, która jest jedyną normalną drogą w tym drzewie. Nie wiem dlaczego, ale jak on umiera, to on ma... Nie rozumiem tego czasami. Ogólnie to jest bardzo ubogie drzewo. Chyba w Red Flagie nikt nie ma dobrego drzewka, nie powiem. Więc tak, mamy jeszcze trochę militarnych. Mamy close air support. Nie będziemy produkować tego.
ciężarów. A reszta w karabiny idzie. Mamy jeszcze jedną stocznię, więc tylko to będziemy robić. Raczej nic z marynarki nie zrobimy. No, polećcie tutaj, nie wiem, czy ćwiczycie? Zobaczymy, ile paliwa będziemy mieć. No template, tak, low manpower, sufficient resources. Ile mamy fabryk? Mamy dużo fabryk, więc możemy sobie pozwolić. No. Co tutaj jeszcze? W ogóle tego, wiecie, olej, rozumiem. Ale reszta to jest chyba tymi chemicznymi. Chromium, no to CR, tungsten, wolfram, no to... Wolfram to chyba nie ma. Aluminium, no to glin, no to AL. W sumie aluminium też może być. A wolfram to może jednak z tego, bo to jest WL, a to jest tungsten. Ale stali już nie, bo stal to już nie jest żelazo, tylko mieszanka żelaza z węglem. Guma też to jest polifromen? Coś takiego. Polimer chyba. A to w ogóle nie wiem jak opisać. Nigdy się nie uczyłem o ropie naftowej. O stali się uczyłem. I naprawdę o stali można mieć nie kierunek, tylko po prostu przedmiot. Okej, więc tutaj sobie pochodzimy i mamy tak mało paliwa, że nawet nam się nie opłaca ćwiczyć. Ale mamy w sumie fabryki, więc możemy jakoś tutaj zainwestować sobie w paliwo. Okej, jedno wystarczy nam i wchodzi. Dobra, więc teraz pamiętam, że jak nagrywałem, to po prostu się wszystko tak trudno mi było opisywać, dlatego że dużo jest spraw, których po prostu w tym modzie nie ma sensu. Więc branie tego wszystkiego na serio. Okej, okay, Piłsudskiego nie ma, ciekawie. Nie jest dobrym rozwiązaniem, po prostu trzeba tutaj z dystansem wejść. I tak, no, można powiedzieć, że przywódcy Litwy to nie znam, kto to jest, ale przywódcy Białorusi i Ukrainy, no to... no to oni są, byliby tacy, no, Litwy to za bardzo historii nie znam. Przepraszam. A nie, alergia. I wracając, dlaczego nie lubię tych dwóch z WRON-u? Po pierwsze, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego to jeżeli ktoś kojarzy historię najnowszą, współczesną, chyba tak się to nazywa? Nie pamiętam, jak historia chyba współczesna, tak to nazywam, że ostatnie 100 lat po II wojnie światowej. To front to jest komunistyczny właśnie, od Jaruzelskiego. Dużo powstało właśnie żarcików, ponieważ chyba Jaruzelski? Chyba tak. Jaruzelski był pod herbu, na którym była wrona. I tak sobie żartowano z tego. I tak, dlaczego nie lubię... Dlaczego tutaj jest scroll? Nie wiem, jaki jest scroll. News of the World. Okej, okay. Dużo jest do gadania, coraz więcej jest. Okej, okay. Na razie sobie tutaj robimy to. Te drzewka właśnie z tej strony to w ogóle nie mają sensu, bo to jest takie, żeby coś było. Bo nawet historycznie trochę takie... tak jak bociany. Znaczy się, bocian jest bardzo popularny, tylko że my bardziej mamy, że jak już mówimy o lotnictwie wojskowym, no to jak orły, a nie jak kociany. O nie, Piłsudski Dice, Piłsudski podłoga Dice. Dobra. A, chyba wiem, o co chodzi. Znaczy... Chyba jest napisane, że od ideologii, która właśnie rządzi. Możemy to zrobić, ale najpierw sobie zróbmy to. Bo już trochę czasu sobie zrobiliśmy. Tak, niech nie spoczywa spokoju. Ciekawe, czy jest jakaś tajna droga, że jeżeli się tego szybko nie zrobi, to takie
o, wybuchnie jakieś powstanie czy coś takiego i wtedy można prowadzić jakąś normalną władzę. Okej. Jak sami widzicie, tutaj dużo się dzieje, żeby wytłumaczyć, dlaczego dwóch ludzi nie lubią, to minęło sporo czasu. Więc tak, Śmigły Ryc. Po prostu można go na dwa sposoby nie lubić. Po pierwsze, nie lubić go za to, że uciekł, właśnie jako naczelny dowódca uciekł po prostu z kraju i tam jedyne wytłumaczenie to jest, że słaba łączność była i po prostu już wiadomo, że wszyscy umrą, więc uciekli sobie. Okej, patrzę, kto to jest. Wygląda, jakby to był jakiś z The New Order. I druga rzecz to jeszcze jego życie polityczne, ponieważ on chciał Mościckiego przejąć po nim władzę, po Mościckim, i po prostu, że jak to powiedzieć, po prostu więcej czasu spędzano na to, żeby zwalczać Mościckiego, niż żeby prowadzić jakąś realną politykę. I jeżeli kojarzycie trochę historię sanacji, to nie jest czymś normalnym, dlatego że w szkole prawie nic o historii sanacji nie dowiecie się, nic się nie dowiecie o tarciach w środku. To były trzy ugrupowania, z czego jedno to już było martwe, ponieważ po śmierci Walerego Sławka, jeżeli ktoś go kojarzy, to no, mogę później opowiedzieć o jego śmierci. To tak naprawdę to ugrupowanie już... Okej. To po śmierci Walerego Sławka to tak naprawdę to ugrupowanie już nie miało sensu, bo to było stronnictwo pułkowników czy coś takiego i to właśnie z tego wywodził się Śmigły Ryc Zły. Śmigły? Kurwa. Przepraszam. Śmigły Ryc. Po prostu już tak mi wypada czasami. I po prostu to się rozdzieliło na dwa i bez Walerego Sławka to już nie miało sensu. Właśnie drugie grupowanie z grupy pułkowników. A trzecie to był tak zwany zamek. To właśnie było od Błościckiego. I w sumie Śmigły Ryc i Mościcki chcieli własną politykę robić, własną personę robić. Oczywiście na podstawie Piłsudskiego. I tylko Walery Sławek, który umarł, chciał po prostu... Patrzyłem na tą flagę, wydawało mi się, że to Izrael. Chciał po prostu zrobić coś takiego, że kontynuować politykę Piłsudskiego, ale w takim bardziej realnym stopniu. Nie cierpię tego suwaka. Wiem, że niektórzy lubią pisać dużo na tym, ale ogarnijcie się. I tak też może się powiedzieć, ale przecież masz wielki ekran. Jak się robi te wszystkie GUI, to się robi na najmniejszym ekranie, żeby wszystko było. Po prostu się uważa na to, żeby nie przekroczyć, bo sam właśnie Hardzowiron, sam Paradox przekracza te najmniejsze GUI i na przykład jest dużo takich rzeczy, kiedy po prostu trochę przekracza. I dlatego nie lubię Śmigły Ryca, bo po pierwsze wszystko robił pod politykę i też rozstawienie armii, bo on był naczelnym dowódcą. Było wszystko polityczne, bo to było ewidentne, że z takim rozstawieniem przegramy. I teraz drugi to jest Roland Żmijewski. Możecie nie kojarzyć go. I dobrze. Bo Roland Żmijewski to była taka postać dopiero w PRL-u. Taka rozpamiętywana. Japońskie? Tak, japońskie. Ale Super Mario Portrait. To jest zarąbisty portret. Kto go robił, to super jest. Ogólnie anime, ten mod nie ma aż takich dobrych portretów. I Roland Żmijewski. Możecie sobie przeczytać na Wikipedii, myślę, że tam jest akurat dobrze zapisane. Po prostu to był sowiecki szpieg. I to wszystko. No, był
był na pewnym stanowisku, ale jak odkryto, że to sowiecki szpieg, no to po pierwsze udało mu się uciec. Jesteśmy Polską, nie, Ignacy Daszyński. I w sumie coś możemy robić tutaj, bo tak się zastanawiam. Razem będziemy, to mi się podoba. Wiecie, bo ja to wybrałem dlatego, że to jest ciekawe. To mi się podoba, więc możemy pójść. O kurde, ale bonusy. Okej, pójdziemy najpierw to i zdobędziemy jeden Richard Slot. I on, udało mu się uciec do Związku Radzieckiego. Związku Radzieckiego? Tak, wtedy chyba już był Związek Radziecki albo Związek Sowiecki. Trzeba zawsze kojarzyć nazwy. Za chwilę powiem, jaka była chronologia. Tylko dokończę to już naprawdę szybko. I dopiero gdy tworzono właśnie wojsko polskie pod komendą radziecką. Nie chce mi się czytać jakieś mnóstwo tego tekstu. Chyba coś tutaj związanego było. To wtedy on został wyciągnięty i tam pełnił różne dowództwa. I wrócił do Polski, gdzie w sumie... W sumie nawet ja już nie pamiętam, bo on chyba po prostu wrócił do Polski, był tam do śmierci czczony, ale chyba mu odebraliśmy te wszystkie odznaczenia. Nie kojarzę późniejszej historii. On jeszcze trochę tam żył. Też nie jakaś postać, żeby tak się na niego obrażać, dlatego że w sumie mało on coś tam robił, bo to był po prostu marionetka. Tak jak Bierut. Nie można się obrażać na Bieruta, bo Bierut to po prostu marionetka była. Dlaczego mam za 50 coś? W ogóle nic tutaj nie ma, więc... Czekaj, czy nam się zmienili? Czy... Nie, nie zmienili się. O, mamy tych. Okej, okay, to jest normalne. Oni tam mają już zawsze głód. A, nie widać, bo przez to, że... Ej, tu nie możemy żadnego dać sobie. Nie cierpię tego. Możemy Beka dać, który nie powiem, trochę inny obóz reprezentuje, ale okej. Okay. Więc dlatego też nie lubię. O, samochód. Miałem coś powiedzieć wtedy, kiedy to powiedziałem. A, szybko dokończyć i później powiedzieć. Dlatego nie cierpię tego, bo tutaj wszystko jest takie poplątane, że trzeba to rozwijać. A, chronologia. Dobra. Chronologia, więc tak. W świecie normalnym, nie tym. Było coś takiego. Najpierw była... Oczywiście Carstwo Rosyjskie. Później była Rosja Sowiecka. Później była Związek Sowiecki. Później też czasami się wprowadza, że Rosja Radziecka. Ale nie często, czasami się tego nie wprowadza. Ale później był Związek Radziecki. A później był, żeby było propagandowo, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak było po kolei. Fajnie. Czy to coś zmienia w naszym życiu? Nie. Czy deweloperzy znają to za coś ciekawego? Tak. Okay. Na razie możemy sobie gospodarkę porobić. Też trudno mi ogarnąć, co jest ważne, co jest nie. To nie jest ważne. I te dwa zawsze nie są ważne. Ja się zastanawiam, dlaczego tak mało mamy tych, bo mamy 1,5%, ale normalnie jako Polska my powinniśmy mieć trochę więcej. Mamy 27 milionów mieszkańców. Mamy w ogóle tutaj kory? Nie, nie mamy. Będziemy zapewne musieli jakoś sobie porobić to poprzez... ciekawe. Poprzez jakieś idee narodowe czy coś takiego. Bo tutaj mamy tak... ale to jest tylko... takie małe.
To mi się podoba, to jest lepsze. Skrzydła na tym. Ogólnie tutaj chyba nie ma jakiegoś... Mamy jeden research od nie ma jakiegoś boosta do tego. Bo tak, możemy zawsze... Mogłem zawsze pójść to i tutaj gdzieś powinna być fajna idea. Oto 2%, ale nie wiem, czy to jest jakiś super mega w ogóle. Okej. Sanacja została usunięta, więc możemy uwolnić rząd. Okej. I w sumie możemy jakiegoś ministra kupić. To jest coś takie, że przecież ministrów jest tutaj od groma. Przecież w polskiej historii jest mnóstwo polityków. W tym modzie w ogóle nikogo nie ma. Richard Split fajne. A czy nie ma ktoś lepszych? Ekonomii. Budowa. Mi się podoba, tylko że to nie są fabryki, które ja chciałbym budować. Ja go wezmę. Mamy bonusy, ale zawsze coś. Tutaj widzę, że chyba nasi sojusznicy latają. A nie, to my latamy. Zapomniałem, że przecież ćwiczymy. Oj. Jak to jest? Mamy już level 3, co jest dobrze. Możemy na przykład sobie porobić jakieś... Po to jest, że mogę sobie wytworzyć skrzydła. Zapomniałem. Okej, na świecie się dzieje źle. To zawsze jest źle. A... Okej, Brazylia właśnie się stała... stała się właśnie nie Brazylią. Okej, Kołczak został zabity. O, Kołczak jest tu. Zapomniałem, że teraz jest w innym miejscu. Zawsze Kołczak się kojarzy gdzieś tutaj z Złotorysją. Mamy Trockiego. A, Trocki też ciekawa postać. Ostatnio jak dyskutowałem z pewną osobą na temat Trockiego, to po pierwsze, że nie, że jak to powiedzieć, brakuje słów, to znaczy, że trudna sytuacja jest, teraz mówię. Bo Trocki urodził się na Ukrainie, jeżeli ktoś kojarzy, i z pozycji, jakiej był, nie mógł aż tak być mobilny, bo Trocki był bardzo mobilną osobą, bardzo podróżował po świecie. Dlatego też jest podejrzewany o tym, że był agentem wielu, ale dziwny znak zapytania. Był agentem wielu wywiadów, ale jak już przychodzi do prowadzenia Związku Radzieckiego, no to on chyba bardziej Związek Radziecki lubił niż ogólnie. Możemy już uzasadniać cel wojenny? Czy możemy uzasadnić cel wojenny przeciwko wam i jakoś 210 dni? Spróbujemy przeciwko nim i będzie już wojna. Czy coś mi to... Okej, fajnie. Możecie się buntować. Dobra, na tym myślę, że skończę. Jeżeli chodzi o tą historię z Trockim, że pełna niezgoda, że ja po prostu mówiąc to, że to dziwnie wygląda, to osoba takie, no ale przecież on tam wielkim człowiekiem był, że takim wielkim organizatorem i takie,
Tak, ale to nic nie zmienia, że był bardzo mobilny. A to, no, co ty mówisz, no, wielkim organizatorem był. No i na tym się skończyła dyskusja Trockim. To nie też, że druga osoba bardzo lubiła Trockiego, po prostu... Tylko Tom potrafiła powiedzieć o Trockim. I to było mało ciekawe. Dobra, więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Postaram się jak najwięcej nagrać odcinków, jak najwięcej przysłać w krótkim czasie, żeby nie weszła aktualizacja. I jako Polska, jeżeli widzieliście po naszym drzewku, nie mamy nic do roboty, dlatego naszym celem będzie podbój całej Europy. No to, cześć!